Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hammerthing, którą najłatwiej określić słowami: jestem krasnolud i wciąż kopać chcę. Dlaczego tak? Otóż odpowiedź jest prosta. Gra ta to dosłownie symulator zarządzania kolonią górniczą wśród krasnoludów, który to będziemy mieli za zadanie rozdysponowywać surowce jaskiniowe, po to, by wytapiać metale, tworzyć broń, narzędzia oraz oczywiście rozszerzać wszystko. I cóż, sama gra może przywodzić wam na myśl produkcje takie jak Oxygen Not Included czy chociażby Hell Architect. I nie ukrywam, skojarzenie bardzo dobre. Ale czy na pewno trafne? Nie bym był aż taki pewien. A więc dobra. Od razu mówię, pogram sobie chwilę w gierkę, zanim zdecydowałem się wam zaprezentować i na swój sposób nie wciągnęła. Tak więc rozpoczynamy przygodę. I tak, miejmy nadzieję, że będę w stanie wystarczająco dobrze wam opisać i wytłumaczyć podstawy. Początkowo było trochę problemu. Ale dobra. Na początek jedna rzecz. Wielkość góry, inaczej mówiąc wielkość naszego terenu, domyślne. Poziom trudności przeciwników, domyślny. Z falami wrogów, wszystko dosłownie domyślnie tak jak jest, z niewielką różnicą, którą muszę jeszcze tutaj sobie zrobić. Gdzie to jest? Bez samouczka. Mogę potem być zagubiony przez to, ale we wcześniej fazie nie mam po co. Dosłownie mówiąc... Jak to by najłatwiej wytłumaczyć? Nie mam po co mieć samouczko, który będzie mnie spowalniał. Tak więc nie zmieniamy nazwy nic, chociaż nazwa góry. W sumie nie wiem, jak ją nazwać, więc niech będzie po prostu... Nie, przetasujmy kilkukrotnie, może będzie. Miss West to po prostu... Nie, dobra, wiecie co. Niech będzie w ten sposób, naprawdę nie chcę mi się tego zmieniać. Dajmy jak jest. Nazwa nie wiem, czy jest aż taka istotna. Pomimo samouczek, przecież odznaczyłem go, ale dobra. Więc tak, gra się zaczyna. I dobra. Mamy trzy postacie naszych krasnoludów. Nie są to może postacie jakoś szczególnie wspaniałe, ale... Proszę, pierwszy jest tutaj ten... Jakby nawet nie nazwać, Sasser. Może później zmienię mu nazwę. Ale tak, który ogólnie mówiąc jest krasnoludem, jak widać, dosyć... łebskim. Nie jest to może najlepsza rzecz, ale zawsze coś. I tak. Niezbyt zwinnym, ale jednak trochę. Tak samo trochę z kiepską tężyzną i kiepską obserwacją. I bez żadnych okoliczności. Inaczej mówiąc, jest to postać, która, powiem szczerze, na moje standardy tego, czego się nauczyłem, dowiedziałem, nie jest zbyt dobra, ale niech już będzie. I ogólnie mówiąc tak, jest tchórzem, co... daje sam minusy. Jest wyrzutkiem, co daje same minusy oraz dumny jak paw, co daje mu jeden do ochoczości. W innym momencie chyba miałby jej zero. Ale tak. Ja ogólnie to jest kiepski osobnik, powiem wam szczerze. Mimo wszystko jednak nada się na tragarza. I w sumie patrząc na to chyba tylko na tragarza. Powiem szczerze, że nie będę nic więcej mu robił. Ale tak, te statystyki ogólnie decydują o tym, co jaki krasnolud może robić, do czego się nadaje. I tak samo tutaj te statystyki też decydują o tym, jakie są ich bonusy do tego wszystkiego. Kolejną postacią, którą mamy, jest... Wiamar, który jest bardzo ma dobrą tężyznę, przyzwoitą ochoczość. Niestety w innych rzeczach nie jest zbyt dobry. Jest jeszcze lepszym tragarzem i... w sumie to tyle, chociaż do budowy też się trochę nadaje innych robót. On jest prześladowany za młodu, co daje kiepskie rzeczy. Jest chociażlistą, co też daje kiepskie rzeczy. Ale ta, więc ja potem będę tłumaczył później. I mamy jedną kobietę, która, jak widać, tutaj też ma brodę. Bo tak, z tego co uważam, to niestety nie ma modeli osobnych dla kobiet. Może to zmieniam kiedyś, ale tak. I ona jest omenem, co ma też złe. Nie ma łebskość, ale widzicie, znowu minusy. Generalny planista. Oj. Więc nawet i tak poradzi sobie jakoś ze wszystkim. Ale dobra, nie będę może czuć zbytnio. Jakby to powiedzieć. Rozpowiadał, więc tak. Pierwsza rzecz, tu mamy mapę świata. Na niej będziemy mogli wykonywać różne akcje związane właśnie z dyplomacją i tak dalej. W ogóle niech była z taka, że mamy tutaj osiedlisko.
A na powierzchni dzieje się wojna, ale mniejsza z tym. Tutaj mam trochę grzybków, którym przyciskiem od razu je zaznaczyć, żeby zebrać. I tak, mapą tamtą zajmiemy się później, a póki co... Wiem, że chaotycznie, ale... Tak byłoby najlepiej. Skupmy się na... na podstawach rozgrywki. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jak na mój gust, jest postawienie kamieniołomu. Oczywiście bym zaproponował nawet dwa kamieniołomy. Ale póki co jeden musi wystarczyć, więc tak. Kamieniołom budujemy, tutaj możemy wykopać. I w tym miejscu będzie można zbierać rzeczy związane z granitem. Oraz tworzyć różne granitowe struktury, bloki i tak dalej. Inaczej mówiąc... Po prostu... materiały budowlane. Bo tak, granit jest tutaj podstawą wszystkiego. I tak, z tego co widzę jeszcze... Jeden z kasmanów nadal zbiera. Inni natomiast już tutaj pracują. I tak, wstępnie może jeszcze warto byłoby omówić parę rzeczy, które tu mamy. Więc tak, tutaj niech sobie powoli pracują. I tak. Tutaj mamy menu z różnymi opcjami. Handel nad ziemią to są trzy opcje. Dosłownie towarowe. Co możemy kupić u kogo. Jak tutaj kasnula to funkcja, która pozwala nam dobrać sobie dodatkowych pracowników. W sumie dodatkowych kompanów, nie tyle co pracowników. I okej. Jeśli się nie wykopię wszystkiego, to niestety to przypada z tego co widzę. Kiepska sprawa, tego wcześniej nie zauważyłem. Ale tak. Giełda zadań. Tutaj możemy decydować kto co ma robić. I tak, jeśli chodzi o ogólnie co... Jest to też jakieś ponoć mechanizmy ulubionych, ale ja tam się nie znam. Nie wiem jak uczynić ją ulubioną. Zrobić robotę. A mniejsza. Jak widzicie tutaj mamy różne opcje. Transport, czyli tragarzy. Handel to jest sprzedawanie rzeczy i tak dalej. Związany właśnie z nadziemią. Jak widać mamy kiepskich handlarzy, chociaż... On jeszcze trochę nadaje. Kamieniarstwo polega właśnie na działaniu przy kamieniu. Czyli wydobyciu marmuru i takich różnych obróbkach. Gotowanie, powiem szczerze, jeszcze się nie spotkałem z zastosowaniem, ale dlatego, że mało grałem. Rolnictwo jest bardzo przydatne i trochę szkoda, że mam takich słabych. Budowanie to nic zależnie, niż po prostu rozstawianie budynków. Arkana nie spotkałem się. Eksploracja jest chyba trochę związaną. O, w sumie nie wiem z czym. Może ze zwiedzaniem, może z czymś innym. Aptekarstwo nie spotkałem się, krawiectwo nie spotkałem się, złotnictwo nie spotkałem się. Metalurgia to podstawowa obróbka metali, typu przetapianie i tak dalej. Mamy strasznie słabo. Kowalstwo, wytwarzanie z metali, górnictwo, w ramach profesji górnik, niestety to kiepsko tłumaczą, ale tak, górnictwo to jest ogólnie związane z metalami, wydobycie, a roboty ziemne to po prostu wykopywanie, regeneracja to za naprawianie różnych rzeczy. Ale dobra, nie będziemy tutaj więcej gadać, tylko skupmy się teraz na wszystkim. I teraz tak, tutaj w tle, jak widzicie, mam trochę materiałów, warto je od razu zaznaczyć, by kasnoludy je wykopały. I tak. Obecnie po prostu łazić, kopać i tyle. W lewym górnym rogu też widzicie parę misji ze skini. Pierwsza rzecz, bóg kuźni. Nie spotkałem się z tym, to jest jakiś nasz wielki cel. Ale na to mały kamieniołom i wytwarzanie 10 kawałków granitu. Kolejny to jest nauczenie się metalurgii. To jest wytopianie metali, dosłownie mówiąc. Oraz zdobycie wiedzy o górze, czyli tutaj takie rzeczy. To najłatwiej tłumaczyć jako nasz zasób pozyskiwania wiedzy. Który dosłownie polega na tym, że im wyżej, tym lepsze technologie możemy odblokowywać, czym w sumie to za to płacimy. O, i przy okazji wrogowie przyszli, o nich jeszcze nie zacząłem powiedzieć, ale tak, to są też przeciwniki, takie niewielkie. W ogóle, ale mniejsza z tym. No i tak, zdobywam to przez zwiedzanie góry, odkopywanie, odkrywanie nowych terenów, takie tam rzeczy. O, jeszcze tutaj widzę coś jest do wykopania. Okej. Idźcie walczyć, będą swoją kamieniołą. I tak, mniejsza z tym. Więc tak. I z czasem to zdobędziemy. Bardzo ważne jest też właśnie co zrobić, bo jak widzicie, tu jest pełno opcji. I jeszcze, jak je w ogóle to otworzę i pokażę, jest jeszcze druga opcja, wiedza handlu. Którą właśnie z handlowania się głównie zdobywa. Drugi rodzaj surowca do odblokowywania. I tak, jak widzicie, jest tutaj drzewko rozwoju, o tym aż tak dużo nie ma co na razie mówić. Pierwsze, co gra nam zaleca, to metalurgia, która pozwala nam tworzyć odlewnie, sztabki miedzi, skarbiec. Skarbiec to jest miejsce, gdzie będziemy mogli magazynować pieniądze i inne takie rzeczy, ale o tym później. Jednak wiedza o górze jest też przydatna do podziemnego rolnictwa, co w moim odczuciu jest zdecydowanie dużo ważniejsze. No i stosunki handlowe z kasnoludami. To jest najistotniejsze, ale zanim będziemy mogli to zdobyć,
musimy mieć wiedzę handlową, więc póki co się tym nie przejmujmy. I tak, jesteśmy przy kamieniołomie. Jeden kawałek granitu. Po prostu musimy to zrobić po to, żeby się odblokowały pozostałe receptury. Co, jak mówię, wiem już z świadczenia. I teraz tak. Wykupujemy to. I co? I to. Jest tak. I teraz to tak. To tak. Póki co. I trochę jestem przejmij. No po prostu zajmijmy. I tak. Granitu póki co nie potrzebujemy. Kruszywa granitowego nie potrzebujemy. I tak. Bloki granitu. Od razu mówię już. Ustawię teraz coś takiego, że mam pilnować, żeby zawsze w naszym domu było 10. Czy w naszej bazie 10 takich bloków. To samo zrobię z kolumnami. 10 może być dużą liczbą, ale uwierzcie, będzie to lada moment potrzebne. Więc tak, jeden z naszych krasnoludów po prostu będzie głównie zajmował się uspełnianiem tego wszystkiego. I tak, jak już jesteśmy przy tym, udało się trochę tutaj wykopać. Mogę zlecić mi tego jeszcze więcej. Od razu mówię z shiftem dla tych, którzy to oglądają i zastanawiałem się, jak to zrobić. Shiftem to wszystko i tak. Tutaj wykopiemy jeszcze, powiedzmy tyle. I zaraz będzie trzeba stworzyć tutaj szyb kopalniany, który swoją drogą jest dosyć ciekawą opcją. Ale jak już to wykopiemy, to zanim resztą się zajmiemy, to warto będzie właśnie poprodukować trochę tam różne rzeczy. I tak, mamy różne informacje. A teraz o świecie. I tak, przyspieszmy może trochę pracę, chociaż nie. W czasie, kiedy oni tutaj pracują, może zobaczymy w ogóle, jaką wioskę tu mamy. Więc to jest królestwo Sylver. Ostatnio miałem inne. I z tego, co tutaj widzę, jest to frakcja, gdzie można mięso kraba zdobyć i wziąć z gości. Można sprzedawać oczywiście też wszystko, co my mamy. Czy jest to warte uwagi? Nie wiem. Z czasem to tak będziemy musieli zrobić. Jednak jeszcze teraz. Najpierw chciałbym się skupić trochę na rozwoju naszych terenów. I tak, jesteśmy już na tym etapie. No, chwilę to było. Trwał, tak, trwał to było. I w tym momencie, jeśli chcemy coś dalej zrobić, warto postawić coś takiego jak rusztowania. Okej, okay, tak, tak. Tak, tak. I krasnoludy tutaj się spokojnie tym zajmą. Będziemy mieli teraz takie fajne przejście do dalszych zakątków jaskini w ogóle. I swoją drogą też to jest nie B, tylko M. Okej. Okay. Leciłbym tutaj właśnie podejść któremuś. Zobaczyć, co tam się kryje. Bo żeby nie było początkowe zwiedzanie takie wczesne, to jest najlepszy sposób na zdobywanie właśnie wiedzy o górze. Więc tak. Idziemy, krasnoludy. Jak zdobędziemy wystarczająco dużo, to od razu po prostu będę mógł zrezygnować z dalszej eksploracji. I dobra. A, mamy 8. Co wstępnie może wystarczyć. Dobra, idziecie tutaj. I właśnie w ten sposób fajnie można sterować tymi krasnoludami. Niestety to jest jedyny sposób na zarządzanie tym wszystkim. Więc tak, jesteście. I tyle. Więcej już nie trzeba tutaj zarządzać. Po prostu robiąc trzeba. I brakuje nam skał marmurowych. Granitowych, przepraszam. W takim wypadku zrobię to samo, też ustawię, żeby zawsze 10 tego było. Właśnie tutaj mogę ustawić nawet mniej niż 10. Dobra, ustawię na 5, żeby po prostu nie marnowali tak dużo czasu. I w momencie, kiedy to trwa, możemy praktycznie spowolnić. I w sumie mam wiedzę o górze, więc powinienem już rozwinąć metalurgię i tak dalej. Chociaż osobiście chciałbym pójść trochę na przekór i zacząć od podziemnego rolnictwa. Co moim zdaniem jest dużo ważniejsze. Więc tak, podziemne rolnictwo jako tako daje nam dostęp w salach do jaskiniowej farmy. Co jest zdecydowanie bardzo, bardzo istotne. Gdyż jeśli się nie mylę, chyba to było to. Nie, dobra, na pewno się nie mylę. Tutaj można właśnie produkować już żywność osobiście. I po części też zajmować się, jak to się nazywa? No, brakuje mi słów. Produkcją wody. A jak można się domyślić, płyny czy woda też są potrzebne naszym krasnoludom. Więc tak, ogólnie mówiąc, tutaj bym zrobił potem przejście. I nie aż tak prędko.
tu, tu i tu bym zasypał później. Po prostu, żeby było ładniej, tak fajniej. Ale spokojnie, dadzą sobie radę, jak widać. Tworzę takie ładne bloki. Jest to co pewnie naturalne, ale zawsze lepsze niż nic. Czyli po prostu tak zakopiemy póki co. Później to może jeszcze gdzieś zmienię. Ale tak jak widzicie, to tutaj robi. Czym trzeba. I no. Wyszło trochę inaczej niż planowałem, ale... mniejsza z tym. Ważne, że jak widzicie, mamy już po prostu opcję. I chyba pojawiła się jakaś misja na nadziemiu, skoro dostaliśmy zadanie, żeby ukończyć misję z nadziemia. Jest to misja... O nie, okej, dobra. To mnie zaskoczyło, ostatnio jak dostałem tę misję, to już się coś pojawiło tamtym razem mnie. Ale mam mniejsza. Mniejsza o to. Niewykonywalne rozkazy, tak, wiem, że to jest niewykonywalne dla was, ale spokojnie, zaraz sobie poradzimy. I tak, w sumie... lada moment chyba trzeba będzie skupić się na innych rzeczach. O, z tego co widzę, on chyba od góry do dołu idzie. Tego akurat nie wiedziałem. Więc tak, dobra. Widzę sobie jakieś snowdy. Tutaj jest jeden. To tak. Tym razem nie ten przycisk M. Tym razem ty, koleżko, będziesz się poruszał. Tylko ty miałeś. Nie wszyscy. Był jakiś pomysł, sposób na to, żeby oznaczyć konkretnego krasnoluda. Dobra. Niestety to znika bardzo szybko, więc... ja. Ja dość, że nie pamiętam jak to robić, to jeszcze, no, nie szczególnie mi to wychodzi. Ucie! Co to jest? Mówiąc szczerze, wcześniej czegoś takiego nie znalazłem. Dobra, jakaś wielka roślina. Prawie kto miałoby być. Ale dobra, znaleźliśmy coś. Jak to mam 7, więc będziemy mogli się zająć metalurgią. Fajna sprawa. Prawda. No nie do końca mi wyszło wszystko tak, jakbym chciał, ale... widzicie taka gierka? O, i widzę, że już dwóch naszych towarzyszy awansowało. To jest fajna sprawa. Awans powoduje oczywiście, że można rozwinąć postać. I co prawda nie są to jakieś super opcje, bo tutaj proszę, no... przykładowo coś takiego. I tak dalej, ale... zajmę się z nim później. Bardziej może chodzi o to, póki co, podkreślam, że bezpośrednio te cechy potrafią niejednokrotnie uczynić krasnoluda ekspertem w danej dziedzinie. Jak tutaj proszę, nasz jest bardzo łebski, plus 2 do łebskości. Co prawda zachłanność mu szybciej rośnie, ale... to, że rośnie zachłanność, chyba jest dobrym czymś, bo w sumie nie jestem pewien. A co na to, że pisze na niebiesko, to chyba tak. Przy czym powiem szczerze, naprawdę nie wiem. Więc tak, jest bardzo łebski. Ulepszy mu jeszcze bardziej łebskość. Łebskość 8. I widzicie, jak to podskoczyło pięknie. Więc tak, ten krasnolud definitywnie jest naszym mistrzem jego myślenia trochę. Natomiast nasz drugi kolega, Wigmir, Wigmar, przepraszam. Jak widzicie, jest trochę Jack of all trades, ale jest bardzo zwinny, co definitywnie zachęci mnie do wzięcia mu czegoś takiego. Tym samym jest jeszcze szybszy, jeszcze lepiej będzie sobie radził. I tak. Po prostu skupmy się teraz na tym. Chyba to trochę zaszarżowałem ze wszystkim, co teraz może mieć konsekwencje negatywne, jeśli chodzi o rozbudowę wszystkiego. Ale dobra, mniejszy z tym. Jak widzicie, możemy zbudować odlewnie, skarbce, tego typu rzeczy. I właśnie od tego chciałbym zacząć. Zaczniemy dosłownie od zbudowania skarbca. Tylko, że zanim skarbiec, to potrzeba też
czego chcemy, czy nie, odlewni. Która to będzie decydowała o losach całego wszechświata. Nie wiem, no, tak się śmieję, ale odlewnia akurat jest na tyle istotnym budynkiem, że no, będziemy musieli się tym zająć wcześniej czy później. Więc dobra, na potrzeby odlewni tak ją postawimy. I tutaj będziemy właśnie mogli mieć, która leży na ziemi, bo oczywiście nie odkryłem do tej pory sposobu na to, żeby zarządzać krasnoludami. Co się nazywa? Nie znalazłem sposobu, więc do tej pory nie wiem co, jak, gdzie, kiedy. Znaczy nie nauczyłem ich sprzątać. I tak, póki co może zmniejszmy wszystko do 6 sztuk. Bo jak będzie 10, to będzie wiecznie pracował na to. Krzywo granitowe i jedna sztuka. Więc tak. Jak widzicie, trochę sobie radzę. Nie najlepiej, ale ta. I dobra. I jak już przy tym jesteśmy, to mógłbym też spróbować im sprzedać parę rzeczy. Bo filarów do 6 mamy mieć po prostu. Więc mogę 4 sprzedać. Bezkarnie. I jak widać, się nie wstrzymuje automatycznie. Ustawiam, że wcześniej, żeby się wstrzymywało. Ale dobra, mniejsza z tym. I właśnie teraz jeden z naszych krasnoludów weźmie to, co trzeba. Odejdzie. I pójdzie handlować. Co prawda, poprzez może nie najlepszy. Chociaż... Aha. I tu mam jakieś swoje ulubione, ale można im usuwać ulubione. Dziwne, dobra. Można mi błąd, już się nauczyłem czegoś, a coś znam zepsułem. Ale dobra. Jeszcze tutaj wykopać, żeby łatwiej było tam dojść. I teraz zobaczymy, czy w ogóle się udaje. Tak, zaraz będziemy mieli farmę, super. Nasz koleżka jest coraz lepszym budowniczym. A ogólnie mówiąc, jest teraz budowniczym poziomie 3. Co nie wiem, czy jest to tak bardzo dobre, ale na pewno sobie poradzi świetnie. I uwaga, uwaga, w tym oto miejscu właśnie ekspedycja eksploracyjna. Czyżbyśmy dostali w końcu questa? Prosta latarnia. Dobra. Akceptuję questa, chociaż latarnię jeszcze nie mogę tworzyć. I proszę, mamy recepty. Kostny pył. Z kości. Woda. Z żyzności. Przecież od razu mówię, że żyzności łatwo doprawić. No i ostatnie. Buraki. I inne rzeczy. Więc proszę. Buraki są na energię. Poziom plus 3. Nawet nie jestem pewny, o co chodzi, ale tak. Gdy poziom plus 2. Ładne takie rzeczy. A i trudność receptury chyba oznacza, jak trudno to zrobić. Więc tak. W tym momencie mogę na naszej farmie zlecić, że ma pilnować, aby zawsze było, powiedzmy, z 5 wody u nas. I na obecnym momencie, tylko że nie mamy nikogo, kto jest ekspertem, powiedzmy, że tak samo trochę grzybków. Tak z 5. No, akurat tu jest na to zdanie, więc to się akurat pokrywa, ale tak. Chroni się? Jest coś dobrego. nie, to nie to, co chciałem, ale mniejsza. Tak warto wiedzieć. I dobrze. On, widzę, że tutaj sam sobie chyba przygotuje, co trzeba. Też największy plus. O, powrócił nasz towarzysz. I zaraz będziemy mieli tutaj przygotowane też odlewnie. A wraz z odlewnią będzie piękny, po prostu z resztą rzeczy. Dobra. Jak tam idzie? Co, może moim błędem jest trochę to, że też tak milion rzeczy naraz próbuję rozdysponować. O! I nasza kobieta, która nie wygląda jak kobieta, też dostała poziom. Ona, jak widzę... Ona też jest łebska, ale jako, że już mamy mistrza łebskości, to nie możemy podpracować nad tężyzną albo nad czymś, może nad obserwacją. Z tego, co widzę, też ma dobrą, a to przyrost doświadczenia daje, więc dobra. I idzie nasz towarzysz. Przy czym, zanim coś, to może zobaczymy jeszcze, kto jest najlepszym farmerem, rolnikiem. Jest to... O! Dobra, wszyscy są podobni, więc nie trzeba się tym przejmować.
I teraz najlepsza, najpiękniejsza rzecz. Kasnod stoi tam. Coś będzie machał. Coś tam zrobi. Będzie. Nie wiem, jak to wyjdzie do końca. Ostatnio nie było żadnych wielkich porażek, więc gdzieś tym razem się coś nie zmieni. I tak, odlewnie już stoi, mój błąd, że nie aktywowałem od razu. I dobra. Dwie sztabki miedzi zawsze muszą być aktywne u nas. Dlatego też kasnoludy zaczynają szykować. I odlewnie już mamy, to tym razem postawmy mały skarbiec, który w porównaniu zresztą rzeczy jest naprawdę mały. I musimy tutaj stawić jednego bloka. Jak widzicie, jakoś tam życie nasze kulturowo-jaskiniowe wśród kasnoludów trwa. I muszę przyznać, mi się to podoba. Fajna naprawdę gierka do odprężenia się po wszystkim. W szczególności kiedy, no nie ukrywajmy, pozostałe gry są dużo bardziej emocjonujące, czy takie ciężkie. Tutaj możemy tak po prostu się skupić na przyjemnościach, jakie płyną z tego wszystkiego. A coś jest nie tak? Przyniosłem skarbce. No tak, zapomniałem o problemach, chcę, że po prostu miejsce na pieniądze nam się kończy. Nie jest to na szczęście teraz problem, bo jak widzicie, mam mały skarbiec i jej już możemy do 5 złotych monet. Tego powiem szczerze, jeszcze nie osiągnąłem, ale tak, dobra. I jako, że mamy wszystko, to... A, to nie miało być wiecznie, zawsze mają być dwie sztuki, więc nie ma co się przejmować. No i dobra, skoro mamy już takie podstawy ogarnięte, udałoby się teraz przygotować na walkę. I wiecie co, jeszcze teraz jest jedna rzecz. Może uda mi się znaleźć tą informację, którą chciałem. A nie, 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 nie. Są różne informacje, ale to nie to, co chciałem. No niestety. Jak zmusić konkretnego krasnoluda do działania, a nie wszystkie krasnoludy? Pozostanie nadal tajemnicą. Więc stanę niestety. Pozbądźmy się tamtego czegoś. Potem pobijemy też pozostałe rzeczy. Co to jest? Dlaczego to ma być? Nie wiem. Ale to są chyba jakieś kraby. Więc tak, udało się pokonać. I mam tu jakieś lepsze rzeczy, więc idziemy zwiedzać. Już jest to już naprawdę do... Nadal nie wiem, jak zmusić konkretnego krasnoluda, tylko żeby tam lazł, a nie wszyscy. Tak. Idziemy, zwiedzamy. Musimy zdobyć wiedzę góry. A, tutaj nie mogę dojść, okej. Okay. To znaczy tylko tyle, że dalsza część jaskini jest póki co niby niedostępna. Ale ja to zaraz zmienię. O, dobra, to tutaj tego nie niszczymy, tutaj tego. Tutaj tego. I jeszcze to. No, i w tym momencie uda nam się już tam dojść. A jak już tam dojdziemy, proszę zwiedzać dalej. Ze względu na to, że jak mówimy, potrzebujemy wiedzy. Wiedzy gór. To prawda, nie jest to nic aż takiego, wiecie, wielkiego. Ale tak, wiedza gór jest w moim odczuciu jedyną rzeczą, która póki co może nam pomóc. Musimy rozpocząć po prostu kowalstwo, gotowanie, pszczelarstwo i miliony innych rzeczy. Znaczy, że już, jak już mówiłem, nie jest to dla mnie aż takie istotne. Teraz jak, powiedzmy, kwestia chociażby tego. Właśnie kwestia tego, powiedzmy, żeby zrobić jakieś efektywne i efektowne przygotowania.
Ale dobra. Dalej nie mam jeszcze całej wiedzy potrzebnej na kowalstwo. To oznacza mniej więcej tyle, że tam zabraknie nam wszystkiego. Ale spokojnie. I co, nie musimy jeszcze tak daleko z tym iść. Możemy się spokojniej skupić na chociażby pogłębianiu szybu kopalnianego, którego sam sobie chciałem zrobić. I to też zrobimy najprawdopodobniej. Więc dobra. Okej, to musi być tak, tak, tak. I póki co to tyle. Nie ma co się przejmować większą ilością wszystkiego. Jak już powykopują, oczywiście zostawiły trochę, bo czemu bym miał to dokładnie zrobić. Będziemy mogli zająć się też przygotowaniem do innych rzeczy. Najgorsza teraz sprawa jest taka, że nadal nie wiem, jakich nakłonić do sprzątania. Więc ja będziemy musieli się tym skupić kiedy indziej. Ewentualnie najłatwiejszy sposób jest taki, że póki co nie będziemy się tym nawet przejmować. Tylko wykupiamy co się da. Jak już wszystko będzie wykopane. I co, skupimy się na tym. Jak widać, dużo tu jeszcze jest ukryte. Zresztą zobaczcie, jaki to jest malutki procent tego wszystkiego, co tutaj jest w tych jaskiniach. Ale dobra, jeszcze 5 punktów będziemy mogli zająć się wytapianiem albo coś. Prawda, nie wiem, czy uda się to osiągnąć już teraz, bo nie co. Nie, nie, to kiepski pomysł. Bo w sumie już pomału właśnie się kończy mi czas antenowy, tak zwany przeze mnie. Ale tak, spróbujemy. Okej, teraz tak, tak i zaraz będzie gotowe. Więc no, jak będzie taka przyjemna gierka o zarządzaniu krasnoludami, które sobie kopią. Okej, jeszcze tutaj coś nowego jest, niestety nie. I dobrze. Póki co mógłbym się skupić na innych rzeczach. A coś czuję, że nawet jeśli już, to... Chciałbym się skupić na czymś innym. A dobra, już wybaczcie tak trochę. Się pogubiłem w tym, co w ogóle chciałbym powiedzieć i zrobić. A z tego co widzę, co żywność coś sama uzupełnia, że tak nazwę. Fajnie. Bo nie wiedziałem, jak to z tym będzie, ale jest dobrze. Więc dobra, póki co przyspieszamy. W sumie nie ma co czekać. O, mam 15 wiedzy, więc możemy wziąć albo... Dobra, to bym mógł, gdybym miał stosunki handlowe. Mógłbym też niby wziąć gotowanie, gdybym miał stosunki handlowe, pszczelarstwo. Niczego niby nie jest potrzebne. Ale tak, pozwalałoby to wytwarzać miód, co jest fajne. Powiedzmy, że zajmiemy się póki co w pierwszej kolejności kowalstwem, bo jednak czym jest krasnolud, jeśli nie kowalem? Zresztą nawet większość światów fantazji przedstawia krasnoludów jako głównie kowali. To jest tak, 4 sztabki miedzi. Co oznacza, że musimy teraz zwiększyć standard do 4. I potem... Czy w sumie jest coś takiego potrzebnego jeszcze szczególnie? Nie, tylko miedź. Dobra. Więc wow, wielka jaskinia. Nie sądziłem, że będzie jeszcze tak duża. Teraz planujmy ostatnie rzeczy, po czym chyba będzie pora się pożegnać na dzisiaj. I tak, rusztowania. Postawiłbym póki co tyle, bo więcej nie wiem, czy w ogóle się da. I tak, jak już to będzie zrobione, to potem proszę mi tutaj wykopać tunelik. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczmy, miedź. Fajnie. Fajnie, jako że jest miedź, to już tutaj, proszę mi ją tutaj wykopać od razu, raz, dwa. I tak, chyba znaleźliśmy jakieś wielkie głębiny. No, nie ukrywam, nie jest jeszcze takie złe perspektywy eksploracji i poznawania tej wiedzy góry. A jakieś... Zróżmy ziemię, żniwa i siewy. Ja. Po prostu jakieś achievementy zaliczamy.
Jeszcze jedno rusztowanie będzie potrzebne. Chyba. Tak. Tyle rusztowań będziemy mieli zejście. Zepsute wagoniki górnicze. Ktoś kiedyś był tu surowce? Koło są zardzewiałe, środek jest pełen śmieci, strach metalowych części, może uda się coś odzyskać. Oczywiście, że tak. Zbierzemy, zobaczymy co tutaj jest. I tak. Prawdopodobnie na tym naprawdę zakończymy przygodę. Z tego co widzę, to... Nie. Pomału mam wszystko przygotowane, tak jak to gra oferuje. Z zadań. A czas antenowy, jak mówiłem, się kończy. Więc tak 35 minut. Ja już powinienem w sumie kończyć. Aha, no krasnoludy narzekałem, że nie mają gdzie spać. Nie mają kwatery dla siebie. Ale nie wiem, co tutaj tak naprawdę zdobyłem, bo tak szybko to przeleciało. No dobra. Biorę mi jeszcze trochę pokopać. Tutaj tak dwa. Ja w sumie nawet trzy. I coś, no... Robiliśmy to, co chciałem. Mamy kolejny sukces. Co będzie dalej, co się zobaczy w następnym epizodzie. Tylko teraz jeszcze ostatnia sprawa, czy tutaj jest... Tak, sztabki mieli są gotowe. Trzeba jeszcze więcej. Dobra, co? No z tego po prostu... Sztabki zalecę. Będę tylko zaliczyć zadanie. A, przy okazji każdy już ma znowu poziom. Dobra. Zobaczmy w ogóle co dalej można zrobić. Znawca run. I fanatyk kuźni. Poziom kowalstwa, poziom metalurga. Ciekawe. Jak widać tylko ona będzie mogła się tym zajmować. Ale niestety od tego... A nie, ona ma dobrą tężyznę. Ona ma bardzo dobrą tężyznę, dobra. To dostanie fanatyka tylko później. Ona będzie miała złotnika. Tylko jeszcze potrzebuje szczątki natury, ale wow. Nieźle, ładne rzeczy tutaj się dzieją. Więc tak. Ale mniejsze z tym. Nasz kolega tutejszy... nic nie może zrobić na obecny moment. To jest krasnolud z Mara. Potrzebuje tylko sprawnego rolnika. I to doda obserwację i ochoczość. Oho, ciekawe. Ale dobra, wiecie co, nie. A ja powinienem się chyba naprawdę skupić na pozostałych rzeczach, a nie tak teraz o tym gadać czy coś. Z drugiej zaś strony szkoda byłoby teraz też już przerywać. Będzie kiedy mam jeszcze do rozdania poziomy. Ale dobra, mniejsze z tym. Zobaczmy, kto w ogóle jest najlepszym farmerem. Bo może ktoś jest. Rolnikiem najlepszym jest... Czyli ona. Tych, który już dałem poziom. No ciekawe. Na drugim miejscu jednak jest Sasser, więc ten koleżka, o ile się nadaje. A nadaje się, zostanie dzisiaj naszym nowym mistrzem roli. Natomiast jeśli chodzi o ciebie, kolego, spostrzegawczość jeszcze większa. Trzeba w sumie obserwacja. Pozwoli to na wiele innych rzeczy. Czy z drugiej strony? Dobra. Mniejsza z tym bierzemy to. Przyrost doświadczenia zawsze dobry wybór. Więc tak. Drugi poziom naszych kasnoludów. Odkryte jakieś głębiny ziemi. W sumie co więcej bym wygadał. Po prostu moim zdaniem sukces. Chociaż oczywiście pewnie dla was to i tak jest nadal niezrozumiałe czy coś. I powiem wam szczerze, nie dziwcie się. Nie przejmujcie. Ja początkowo też nie ogarniałem nic. Ale okej, w tym momencie już naprawdę 40 minut prawie. Więc ja w tym momencie zakończę. I tak. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem może nie jakoś zachwycony grą, ale zadowolony z tego, jak się prezentuje. Więc tak, będę sobie pogrywał na pewno, nawet osobiście, jeśli wam się nie przypadnie do gustu. Ale póki co tak, na tym kończymy. Następny odcinek będzie, w sumie nie wiem kiedy. Po prostu tak w ogóle wymyślę, kiedy będzie ten odcinek, bo póki co w obecnym formacie to ciężko mi znaleźć konkretną datę. W sumie konkretny dzień na niego, ale dobra, mniejsza z tym po prostu. Jak będzie, to będzie. Następny będzie prawdopodobnie tydzień później, albo nawet szybciej, jeśli będzie bardzo mi się chciał w to grać. I cóż, no to po prostu do zobaczenia, no i trzymajcie się, hej, hej!
No i to tyle. Hej.